Siema, zapraszam na krótką aktualizację akwarium 20 litrów. Jak widzicie, roślinki poszły mocno w górę. Co tu pozmieniałem? Otóż po założeniu akwarium przez kilka dni podawałem nawóz APT Complete, ale nie był to dobry pomysł. Wiadomo, że te podłoże aktywne najpierw wyrzucają azot, więc dodatkowo fosfor do tego dołączany do akwarium to przepis plus mikronaglony, więc przestałem podawać nawóz. Zresztą na stronce THR Aquaristic, który jest producentem tego nawozu APT Complete, jest jasno napisane, aby ten nawóz podawać dopiero miesiąc lub dwa po założeniu akwarium. Natomiast zalecają podawać ATP0, gdzie tam jest tylko potas, magnez, plus żelazo i mikro. Dlatego też stwierdziłem, że nie mam tego nawozu, więc po prostu będę podawał samo mikro. Podaję tutaj, albo inaczej, przez tydzień podawałem tutaj mikro Masterline'a w ilości 0,25 żelaza na tydzień. Od dwóch dni podaję już pół ppm-a i tak mam zamiar ciągnąć jeszcze dwa tygodnie, czyli po miesiącu dopiero zacząć podawać ten nawóz APT Complete. Co tu jeszcze zrobiłem? Pojawiły mi się glony, głównie pylenia, także takie bardzo gęste, ciemnozielone nitki, krótkie. Wylądował tutaj jonizator Cichirosa Dr. Trójka na około 24 godziny. Przez ten czas zrobił robotę, bo wszystkie glony zrobiły się białe. Wyjąłem i te glony powolutku z dnia na dzień znikają. Poza tym zmniejszyłem światło troszkę, bo stwierdziłem, że skoro świecę te 10 godzin od razu, to może dobrze by było przy tych glonach zmniejszyć światło i przy zmniejszonym świetle akwarium hulało całe 3 dni. Po czym stwierdziłem, że dowalę 1 watt na litr, bo czemuż by nie. No i od kilku dni leci tu 1 watt na litr. Lampa ustawiona na 70% mocy, co daje 17 watt na około 17,5 akwarium netto. Więc mamy 1 watt na litr. No i co? GH mam ustawione na 7, potas mam ustawione na 18. Jak mówiłem, wpada tutaj pół ppm żelaza tygodniowo. No i o dziwo, nie wyskoczyły mi żadne glony. Szyby nie są przecierane od tygodnia. Owszem, jest bardzo, bardzo delikatne pylenie, ale to niemal niezauważalne. Akwarium jest przed podmianką, którą zrobię wieczorem. A nie, jutro będę robił, dobra. A nie, dzisiaj. No, w każdym razie tydzień szyby nie są przecierane, a jak widać, tego pylenia na szybach nie widać. Naprawdę trzeba się mocno przypatrzeć, żeby to pylenie zauważyć. Zostały przycięte rotale white. Co poza tym? Część Armani Bonsai tutaj wyleci, bo zamówiłem sobie w Green Aqua, zrobiłem zakupy, zamówiłem sobie Bacopę Monieri White, która mi przyjdzie bodajże w poniedziałek. Tak samo jeszcze mi przyjdzie mineralizator APT Sky, a także środek galony APT Fix, który mam zamiar wypróbować na pylenie w 54 litrach. Jak widzicie, dowalenie światła sprawiło to, że rośliny bardzo mocno poszły w górę. Filantus, który pływa, zaczął się czerwienić, ma fajne czerwone korzonki, więc jestem z efektu bardzo zadowolony i tak mam zamiar to trzymać. Ten mineralizator nowy przetestujemy sobie na tej kosteczce. Zobaczymy, jak będzie szło. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z efektów w tym akwarium. No i mam nadzieję, że będzie szło to wszystko w dobrym, w jeszcze lepszym kierunku. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o to akwarium, bo wszystko, co chciałem powiedzieć na jego temat, to powiedziałem. Także
Dziękuję za obejrzenie tradycyjnie filmiku. No i co? Do zobaczenia.